Jesteśmy na żywo. Od razu połączyło. Dzisiaj szybko. Dzisiaj cudownie. Czy nie? Czy nie jesteśmy? No jesteśmy, jesteśmy. Tylko jeszcze nikt nie ogląda. Dajmy chwilę wszystkim. Nikt nie dołącza i nie zaznacz. Jest ktoś. Myślisz, że ktoś będzie dzisiaj z Orlando w niedzielę wieczorem? No, mieliśmy być o 21 jeszcze chwilę, a poza tym była zmiana czasu, więc kto wie. Myślisz? Radek Szewraj. Radek Szewraj zawsze z nami. Wiadomo. Może nie to samo nazwisko będzie zawsze oglądał. U nas na kuchence jeszcze jest godzina 20, więc w sumie... Cześć Beata. Cześć Tomek. Cześć Natalia. Co cześć, u was słychać? Jak ktoś robił post, to chwalcie się, zanim zaczniemy. Kto robił, właśnie wyzwanie 48 godzin, albo ale kto przedłużył? Ale jak było 24 i 36, to też się chwalcie jak najbardziej. Szczególnie jak to był pierwszy raz, to było duże osiągnięcie. A w ogóle nas słychać? Poczekaj, osoby, bo w sumie nikt się nie odzywał, że nas nie słychać przede wszystkim. Ale wiem, że były takie osoby, które i 60 godzin wytrzymały, także... 60? Boże, 60 i nie umarły? No jestem w szoku. No. Kurczę, tyle można... Kto wie, może i więcej. I ktoś napisze, że nas słychać, bo się stresuje. Cześć. Jeszcze mamy... No ja, tak wiem, że jest, dwie minuty wcześniej. Ej, nie słychać nas, zobacz. Słychać, a nie słychać, dobra. No przestań. Myślałem, że nie. Cześć. Są widzę i nowe osoby. No to jak z tym postem? Kto robił? Oczywiście, Dorota, że zdążyłaś. Kto robił post? Dopiero po deserze z tapioki i mango, pycha, mi też bardzo smakuje. Mail wysłany, zobacz, ludzie są porządni, kurczę. No, niedziela, wieczór. Słychać, no to dobrze. Kto robił post ostatnio, jak było wyzwanie dobra, 48 już, godzin? Nie mówi, to może nie robili po prostu. Może nikt nie robił właśnie, ale teraz trochę więcej osób poszło, to może teraz ktoś robił jednak. No dobra, zobaczymy. No ja wiem, że było dużo osób, które robiły też. A może te osoby teraz są w szpitalu? No. Cześć, Marta Kowalczyk, ty nie robiłaś postu przypadkiem? Marta Kowalczyk dopiero dołączyła, więc dopiero za dwie minuty będę nam odpowiadał, co teraz mówimy. Bo jest lekkie opóźnienie chyba. 145 osób, mamy godzinę 21 za 14 sekund. Więc czekamy do 2 po. Nie, bez przesady. Minutkę pozaczynamy. No minutę? I tak byliśmy wcześniej. Zero litości. Zero litości. 150 osób i tak już czeka. Poza tym wszyscy chcą jeszcze skorzystać z niedzielnego wieczoru, bez przesady. No spędzają go z nami. Nie wiem, czy to jest najlepszy wybór, ale postaramy godziny. Się. Gratuluję. No właśnie, właśnie tak mi się jest wydawało. Marta, 62 godziny dobrze poście. I jak dobrze Marta wrażenia w takim poście? Jak się czułaś? Mówi, że nas słychać. No dobra, już teraz wiadomo, wszyscy słychać. To jest opóźnienie, więc za dwie minuty pewnie od tego momentu, więc... Cześć tak, Marzena. Tak, zawsze jest lekkie opóźnienie, niestety. Ja szykuję się na następny post. A kiedy Natalia będziesz miała następny post? 40. Zobacz, wszyscy teraz będą pościć, kurczę. Ja dzisiaj zrobiłam kolejne 22 godziny, tak. Kurczę. To dużo, 22, Boże. Ty się nie boisz? Taki żart, już by nie było zaraz. Bo mam ciebie, uratujesz mnie w razie czegoś. Oczywiście, zawsze. Dobra, 186 osób, czekamy jeszcze do 200. Ja mam codziennie post przy córce. I zaczynamy. Najpierw ona wcina, a mama dopiero jak czasu wystarczy. Holandia, witam, wiadomo. To ile jeszcze nam minuta została? No ale teoretycznie już jest 200 osób, więc sobie moglibyśmy już zacząć. Ja przez tydzień. Rewelacja, zobacz. Dobrze. No, rewelacja. Marta, 62 godziny i rewelacja, czyli można. A ćwiczyłaś, powiedz, podczas tego czasu, jak puściłaś? Marta Kowalczyk, czy ćwiczyłaś? Czy kettle robiłaś? No. Śląsk wita. Już widzę opłatki owsiane, znowu ktoś się pyta, więc odsyłam z takimi pytaniami do poprzednich live'ów, bo tam było tyle pytań o płatki owsiane. Bo tam było straszne, że było kontrowersje o tych płatkach owsianych. Nie, nie będziemy się powtarzać. Ja już nie mam nerwów, że już narażać, się robię. Nie, co by się nie narażać tym wszystkim, którzy już słuchali o płatkach owsianych. Dokładnie. Dobra, to ja myślę, że możemy tak, zacząć. Zacznijmy. Nie? Ogólnie rzecz biorąc, dzisiaj podejmiemy 10 tematów. Tak naprawdę powodów, dla których ludzie często nie chudną. Prawdopodobnie większość będzie dotyczyła też między innymi was, no bo to jest jakby normalne.
I ja powiem, wypunktować te punkty od razu? Wypunktować punkty? Nie, myślę, że pójdziemy po kolei. Nie, to też będzie tajemnicą, masz rację. Jak wy macie też jakieś pomysły na przykład, to też wrzucajcie w komentarzach, może my się czegoś dowiemy. Właśnie. Poza tym to jest takie 10 punktów, no takie skrupulatnie wybrane, ale można by... I nie są takie codzienne, co? No nie, no można by dużo więcej znaleźć, tak to, więc to nie jest jedyne 10 Dokładnie. Powodów, dla których możecie mieć problem z rzuceniem kilogramu, żeby tutaj zaraz nas ktoś zasłuchał. Dokładnie tak. My w sumie też tak walnęliśmy 10, to zaczęliśmy się zastanawiać i w sumie byśmy też na ludzi 20 pewnie znaleźli. I tak jak mówię, wybraliśmy te 10 takie, które nie są w większości typowe, bo kilka będzie pewnie takich, które się domyślacie. Na przykład u nas nie ma takiego punktu, że na przykład jedzenie słodyczy. To o tym każdy wie, więc tak, to o tym nie będziemy raczej mówić, a raczej kilka jest takich, których na pewno nigdy nie słyszeliście. Ale słodyczy nie wolno? W ogóle? Ja już nigdy do końca się nie mówię o słodyczy? A dlaczego? No nic jak, mi się od dzisiaj należy? Jeżeli ktoś mnie obserwuje na Instagramie, to widzieliście naszą wczorajszą kolację, więc można jeść słodycze. Tylko nikomu o tym nie mówcie, bo jesteśmy trenerami i wiadomo, trenerzy nigdy słodyczy nie jedzą. Dobra. No dobra. Ja jak zwykle nie wiem, jak live'a włączyć. Karolina, dawaj. Karolina Wintok. Nie wie, jak live'a włączyć. No trzeba kliknąć play u nas na naszych twarzach. No właśnie to jest problem, że nie słyszę. Może napisz do niej. Napisz może do Karoliny Wintok. Do Karoliny Wintok. Dokładnie. Dobra, bo już się robi 300 osób. To co, ma kliknąć? Od razu mówię, będzie nam bardzo miło, jak udostępnicie ten post. Im więcej osób go widzi, tym lepiej dla nas i też szerzy się wiedza. Czy jesteście gotowi? Jako pierwsze w ogóle pytanie do was. Dajcie mi znać waszym zdaniem, twoim zdaniem, jaki jest najczęstszy powód tego, że ludzie nie chudną. Jest Karolina Wintok, wiadomo, że dołączy. Czekam właśnie na wasze sugestie, co waszym zdaniem jest właśnie tym głównym powodem, dla którego ludzie nie mogą schudnąć. Dobra, ale zacznijmy. A my tutaj już przechodzimy, konkrety. 300 osób wybiło, także jest super. Będziemy czytać komentarze później, jak już dojdziemy do końca listy. Dokładnie tak, także jak macie pytania, to piszcie. No dobra, punkt pierwszy i który totalnie wam zmieni myślenie na to wszystko. Ja sobie go zapisałem hormony kontra kalorie. Tak naprawdę jak mówi się o odchudzaniu, to mówi się o tym słynnym deficycie kalorycznym. A ja wam mówię, że tak naprawdę to, czy wy schudniecie, czy nie, jest uwarunkowane hormonalnie. Bang. I teraz tak naprawdę jak się głębiej zastanowić, wszystko co jemy, jak funkcjonujemy, ma wpływ na naszą gospodarkę hormonalną. I teraz jak, dla przykładu, jeżeli weźmiemy sobie dwie osoby, które będą sobie identycznie funkcjonowały, no jadły tyle samo kalorii, będą tak samo ćwiczyły, będą miały tyle samo stresu, ale jedna z tych osób będzie spała 3,5 godziny krócej od drugiej, to która będzie miała lepsze efekty? Słucham. Ta, która śpi dłużej, czy ta, która śpi 3-4 godziny krócej? Ja teraz nie będę czekał na wasze odpowiedzi, bo jest około 2 minuty opóźnienia, więc nie chcę troszeczkę też zwalniać. Od razu powiem, lepsze efekty będzie miała osoba, która dłużej śpi. No i teraz, jeżeli rzeczywiście te kalorie są absolutnie najważniejsze, to dlaczego? To dlaczego, jeżeli osoba, która śpi dłużej, ma mieć lepsze efekty niż ta osoba, która śpi krócej, jeżeli je tyle samo kalorii? Dlatego, że krótszy sen to jest wyższy poziom stresu i dlatego takiej osobie trudniej będzie schudnąć. I to jest jeden z mnóstwa dowodów na to, że dużo ważniejsza jest gospodarka hormonalna niż to, ile kalorii przyjmiecie. Weźcie też pod uwagę, mogę mówić cały czas? Tak, ja tylko widziałam, że ktoś mówił, że się zacina, dlatego tak się sfokusowałam. Ale chyba działa. Ważna sprawa jest taka, żebyście zdawali sobie sprawę z tego, że każdy pokarm, każde jedzenie, wszystkie kalorie, które przyjmujecie, mają bezpośredni wpływ na gospodarkę hormonalną. Czyli jeżeli ja sobie zjem batonik, który będzie bogaty w cukier, to hormon insulina wyskoczy mi w górę. Jeżeli mój organizm sobie z nim poradzi, to raczej tego za bardzo nie odczuję, a jeżeli na przykład mam cukrzycę, mam dużą nadwagę, no to od razu zachce mi się spać i od razu zrobię się senny i wtedy też automatycznie będzie cała kaskada problemów typu właśnie jeszcze większe łaknienie, typu problem z odchudzaniem i tak dalej, i tak dalej. Także punkt pierwszy, dla którego ludzie nie mogą schudnąć, to jest to, że stawiają kalorie ponad hormony. Hormony są absolutnie w tym wszystkim najważniejsze i tak jak mówiłem, to ile zjecie kalorii to jest sprawa drugo, trzecio, nawet czwartorzędne. I też jeszcze dodaję do tego, to co ty powiedziałeś, że
taka bardzo restrykcyjna dieta na dużym deficycie kalorycznym, ona też powoduje to, że wasza gospodarka hormonalna jest, no przynajmniej może nie od razu, ale po jakimś czasie rozregulowana, więc zanim się przejdzie na pewnego rodzaju diety typu 1000-1200 kalorii, to warto się po prostu nad tym zastanowić, A, jak długo będziecie w stanie takie diecie pociągnąć i B, co się stanie później, jak już nie będziecie w stanie tego utrzymać, tak? Właśnie w kontekście gospodarki hormonalnej. No tak, bo to jest właśnie bardzo częste, że właśnie zgłaszają się do nas ludzie, którzy mówią, Boże Bartek, ja już obcięłam 3 razy kalorie, jadam 1800, jem 1500 i będę musiała chyba jeść 1200 kalorii, żeby schudnąć. No pewnie jak obetniesz do 1200 kalorii, to też pewnie przez chwilę, 2-3 tygodnie będziesz schudła, po czym już musiała obciąć do 900, 500, 200, 12. Aż w końcu nie będziesz miał z czego obcinać, dlatego to jest totalny bezsens. Ktoś napisał, że no jak tu dłużej spać, jak zmienili czas. Prawda. Ja też nie wiem właśnie, to też mnie cały czas szokuje jeszcze dzisiaj. Czy to już zamknęliśmy? Dajcie mi znać, co sądzicie o tym, co właśnie teraz powiedzieliśmy. Czy jedziemy po pytania? Nie, jedziemy po kolei punkty. Dobra, to jedziemy dalej, bo żeby to w miarę szybko zamknąć, bo inaczej nie zdążymy. Punkt 2. Słodziki i napoje zero. A raczej ja bym powiedziała, że duża ilość ich spożywania, bo jeżeli my użyjemy xylitol, erytrytol, stewie do ciasta i zjemy jeden kawałek tego ciasta, to jest okej i to totalnie nie zmieni nam całokształtu i tego procesu, tak? U nas też w przepisach niektórych się używa takich produktów. Natomiast jeżeli każdą kawę, każdą herbatę, każdą, nie wiem, wodę z cytryną dosładzacie sobie słodzikiem, plus do tego pijecie napoje zero kalorii, czyli na przykład Coca-Cola zero, no to tu może się robić problem, dlatego że coraz więcej badań wskazuje na to, że mimo tego, iż ten poziom cukru oczywiście jest niski w tych produktach, to i tak nasz organizm reaguje na nie dokładnie tak samo jak na cukier. Czyli, że poziom insuliny, o którym właśnie Bartek wspomniał w poprzednim punkcie, się podnosi. Także w sumie wracamy do tego pierwszego punktu. Ja nie będę się tutaj bardziej nad tym rozbijać, bo w sumie jakby to, co jest ważne, to powiedziałam. Chyba, że ty masz coś jeszcze do dodania na ten temat. No, żeby też nie iść teraz zero-jedynkowo, bo ja powiedziałem, że... Bo ja często mówię, żeby po prostu ludzie używali też na przykład erytrytolu lub stewii do kawy. Ale to jest to, co ja powiedziałam, że jak najbardziej, tylko nie w ilości, nie wiem, 3-4 łyżeczek na kawę czy herbatę, bo często też jest tak, zależy który słodzik, tak? Bo one też się trochę między sobą oczywiście różnią. Tak. Natomiast czasami tego słodzika potrzeba dużo więcej niż normalnego cukru, żeby ta kawa była na tym samym poziomie słodkości, tak. Więc jakby tutaj uważać, aczkolwiek bym bardziej jeszcze się przychyliła do tego, żeby się skupić szczególnie na tych napojach zero, którymi często sobie rekompensujemy na przykład niejedzenie słodyczy. Zresztą super jakby takim doświadczeniem jest wypicie sobie szklanki Coca-Coli zero i zauważcie, że zazwyczaj jak ją wypijecie, to chce Wam się jeszcze bardziej pić niż zanim ją wypiliście, tak? Więc to jakby też jest taka właśnie odpowiedź Waszego organizmu no ten cukier, którego tak de facto nie ma w tym produkcie, tak? No tak, i jeszcze to, co mówię, należy pamiętać o tym, że insulina może Wam podskoczyć o 10%, a może Wam po prostu podskoczyć o 300%. Także to, że coś Wam podnosi poziom cukru we krwi, to nie jest zawsze tyle samo, tylko to może w różny sposób ten cukier we krwi podnosić. Więc no oczywiście, że marchewka wszystko jest nie też podniesie. Kwestią, dokładnie, wszystko jest kwestią ilości, bo zaraz pewnie ktoś będzie mówił o to Bartek i tak samo cukier podnosi erytrytol i tak samo, nie wiem, cukier zwykły. Nie no, jest różnica, glukoza. Jak zjesz marchewkę, a jak zjesz czekoladę, no tak, Milkę, tak? Ale to tak od razu do sprostowania, bo już nauczyłem się, będąc na Facebooku, że trzeba wszystko... Ale przestańmy się tłumaczyć. Już masz rację, Boże, a co tam? Tak, rozmawialiśmy. Dobra. Dajcie nam znać po raz kolejny, co o tym wszystkim myślicie, co mówimy. No dobra, kontynuuj. Tak, jedźmy, bo my nie zamkniemy tego do północy, jak tak dalej. Dobra, punkt trzeci, prawdopodobnie najbardziej kontrowersyjny jak zwykle. Ale nie rozwijajmy uwaga się nad nim zbytnio. Nabiał. Ja już widziałam, że tyle razy on był poruszany. Boże, Bartek, ale jogurtu nie mogę jeść. O Jezu, Bartek. I nawet naturalny jogurt? Ja uprzedzę tylko pytania, jak zaraz ktoś tutaj zapyta, że dlaczego nie jest na białą. I sereczka miejskiego? Dobra. Dobra, nie, ale dobra, nie, uwaga. Nie rób takiego głosu, bo wtedy się budzi. Dobra. Z nabiałem
Jest mnóstwo ludzi, którzy jedzą nabiał, jest mnóstwo ludzi, którzy nie jedzą nabiału. U nas na diecie, jak ktoś z nami współpracuje na strefie przemian, tego nabiału zdecydowanie nie polecamy. Są badania, które pokazują, że go można jeść, jest spoko, są badania, które pokazują, że nie powinno się go jeść. My widzimy z doświadczenia i z praktyki, że jak ktoś nabiał wywala ze swojej diety, to ma dużo lepsze efekty, po pierwsze. Po drugie, nabiał można zastąpić, naprawdę, mleka roślinne, tak? Na luzie, jak ktoś, najczęściej ludzie mają problem z tym, żeby odstawić mleko. No na luzie możesz sobie ustawić mleko krowie na roślinne. Chyba ser, myślę. Chyba ser i jogurty, ale prawda jest taka, że to jest jak wszystko kwestia przyzwyczajenia. Naprawdę. Dokładnie tak. Na początku jest ciężko, żadne zmiany w życiu nie są łatwe, ale można się przyzwyczaić. Koniec, kropka, jedźmy z tym dalej. Nie, jeszcze chcę jedną rzecz powiedzieć. Dalej. Jeszcze bardzo ciekawe, jak ta książka się nazywała, co ostatnio była? O tym, co ten gość mówi, że ludzie nie piją swojego tak naprawdę nabiału, czyli dlaczego ludzie piją mleko od innych zwierząt, a nie od siebie tak naprawdę. Tylko to budzi obrzydzenie, to co pamiętasz? No tak, no wiem, no książka ta, audiobook, który ja słucham, no. Dokładnie. Tak naprawdę krowa nie pije mleka od człowieka, ale my pijemy mleko od krowy, a krowa to mleko przygotowuje dla cielaka, tak? No to trochę to mleko nie za bardzo jest dla nas przygotowane. To jest po pierwsze, a po drugie też te krowy w tych czasach nie produkują tyle mleka co kiedyś, tylko dużo, 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 dużo więcej tego mleka produkują. I to też nie jest naturalna sytuacja, żeby krowa non-stop takiej ilości mleka produkowała. I mówi się głównie o tym, że te krowy są troszeczkę wspomagane. A to, czym krowa jest wspomagana, to potem będzie sobie pływało w mleko, potem my to mleko pijemy i też różnie to na nas działa. Dlatego bez laktozy, te całe wszystkie mleka, różnego rodzaju mleka krowie, to wszystko trzeba wywalić. Po prostu my to polecamy, bo wiemy, że to działa. Jak ktoś się z tym nie zgadza, my to jak najbardziej szanujemy, ale jakby no nie chcemy na tym dyskutować, to jest nasza opinia, to jest wasza opinia. Nikt nikogo do niczego nie zmusza. A jakby podsumowując, bo może to nie do końca było zrozumiałe, co powiedziałeś, to tylko chodzi o to, że tak jak człowiek, kobieta produkuje mleko tylko wtedy, pokarm, tylko wtedy, kiedy no, spodziewa się dziecka i kiedy to dziecko już ma, tak samo jest z krowami, tak? Ona, jej mleko jest przeznaczone dla cielaka, tak? Więc teoretycznie też nie ma powodu, dla którego miałaby to mleko mieć przez cały rok, tak? Koniec kropka. No chyba, że rodzicielaka to cielakiem, bo nie wiem. Nie wiem, na ile to jest możliwe. Dajcie nam znać, co o tym nabiale myślicie. Punkt czwarty. Albo nie. Albo może nie. Punkt czwarty, uwaga. Okej. Okay. Są bardzo ciekawe nowe badania, które wskazują, że bardzo często nasz organizm odbiera tak samo brak soli w organizmie, jak brak cukru. W związku z powyższym, czasami, kiedy mamy ochotę na kolejną czekoladę, kiedy mamy ochotę na coś słodkiego, może się okazać, że tak naprawdę brakuje nam soli w organizmie. Ja wiem, że tą sól się strasznie demonizuje, że ona jest taka zła i że jej się nie powinno tak dużo spożywać, ale pod warunkiem, że nie ma ku temu jakichś konkretnych przesłanek, to jest absolutnie nieprawda. My tej soli potrzebujemy, szczególnie jeżeli ktoś jest na przykład na poście przerywanym, tym bardziej powinien zadbać o to, żeby tą sól spożywać. W związku z powyższym, tak, coraz bardziej się naukowcy skłaniają ku temu, że zachodzi taki faktycznie proces w naszym organizmie, że ta sól jest odbierana tak samo jak cukier. Koniec. Także jak chce Wam się jeść bardzo dużo słodkiego, to spróbujcie może nie wiem, pić wodę z solą. Od razu też dam wskazówki. Nie polecamy jeść takiej soli drogowej. No nie, ojenno, kurde. Oj, bo uwierz mi, że to trzeba często sprostować. Tylko polecamy kłodawską lub himalajską. To są dwie sole, które zdecydowanie polecamy, ale to już mają dużo minerałów, czyli te wartości odżywcze, o których cały czas mówimy, które są absolutnie kluczowe dla naszego prawidłowego funkcjonowania. Jeśli tak swoją drogą, co ludzie biorą, gdy są osłabieni? Elektrolity. Jak zobaczycie sobie skład elektrolitów, to zobaczycie, dlaczego polecamy właśnie pić solę. Dajcie znać, co o tym wszystkim, co mówimy, myślicie, dlatego, że to jest dla nas bardzo istotne, a my przechodzimy do punktu piątego. To ty, tak? No dawaj, dawaj, dawaj. Punkt piąty. Zbyt częste jedzenie. I teraz jest uwaga. Bartek, ja prawie nic nie jem, a nie chudnę. No i teraz tak, ogólnie przyjęło się, że mówimy, że coś jedliśmy, to jest konkretny, duży posiłek. Teoretycznie,
A praktycznie dla naszego organizmu jedzenie to jest dostarczenie każdej kalorii. Czyli jeżeli ty sobie pijesz latte na mleku sojowym, to ty też wtedy jesz. Twój organizm też dostarcza... I to nie mało. Do twojego organizmu też są dostarczane kalorie. Jeszcze z syropem czekoladowym. Z syropem czekoladowym, odrobiną, bez kalorii. I tak naprawdę jesz zwykle 5 posiłków w ciągu dnia, znaczy nie, przepraszam, to są 3 główne, plus 2 razy jogurt zwykle. I jeszcze do tego dwie latte. I jeszcze do tego garść orzechów, ale mieszanki studenckiej. Ale ty bujasz tym stołem. Proszę mi nie wchodzić w zdanie, żarty. Mieszanki studenckiej się okazuje, że ty spożywasz kalorie 10-15 razy dziennie. I teraz pytanie, wychodząc z założenia, że twój organizm przede wszystkim korzysta z energii tej wewnętrznej, tej skumulowanej tutaj, czyli z tkanki tłuszczowej wtedy, kiedy nie jesz, to twój organizm kiedy ma korzystać z tej tkanki tłuszczowej? No wtedy, kiedy śpisz, a jak jeszcze sobie śpisz 5 godzin, no to już niestety, ale to już jest prosta droga do nadwagi, a potem do otyłości. Czy jeszcze chciałem o zbyt częstym jedzeniu powiedzieć? Aha, wiele osób ma problem bardzo mocno stricte emocjonalny. Boże Bartek, jak ja przestanę jeść, to ja umrę. No nie umrzesz. Twój organizm jest jak najbardziej dostosowany do tego, żeby nie jeść. Jest 4, 8, 10, 24, 48, a nawet jak Marta Kowalczyk, która ogląda tego live'a, 62 godziny. Skomentowała ten post, że czuła się rewelacyjnie. Tak, dlatego też, szczerze powiedziawszy, sorry, wejdę ci w słowo, to, że ja robiłam sobie post, to było jedno, ale trochę to też było, jakby moja motywacja też była taka, żeby właśnie pokazać wam, te osoby, które oczywiście się zdecydowały i chciały spróbować tego postu, że rzeczywiście człowiek może jak najbardziej spokojnie takie 24 godziny bez jedzenia przetrwać. Dokładnie. I tak naprawdę nic się nie dzieje. Ja nie mówię, że to ma być coś, co się robi z jakąś dużą frekwencją, tak? Ale zrobienie takiego postu raz na 2-3 miesiące jest super sprawą, a wam też otwiera trochę głowę i możliwości na to, do czego jest zdolny wasz organizm. Ktoś gdzieś powiedział, że to jest taka słynna zasada trzech trójek, że możemy żyć bez powietrza przez 3 minuty. Minanie, jak Bartek mówi, bez ten, na jaką mam Bez powietrza 3 minuty, bez wody do 3 dni, a bez jedzenia do 30 dni. I ja się z tym strasznie, ale to strasznie zgadzam. Im ktoś ma też wyższą nadwagę, tym dłużej może nie jeść. Oczywiście teraz interpretujcie tego tak, że ktoś tu ma dużą nadwagę, ktoś tu ma problemy z cukrem, z gospodarką cukrową, czyli ma cukrzycę, teraz nagle przestanie jeść. No nie, do tego też trzeba krok po kroku, stopniowo dojść, to też zdecydowanie polecamy. Czy tyle? To ja już nic. Kto się z nami zgadza, kto się nie zgadza, dawajcie te komentarze, bo jestem strasznie ciekawy, co o tym temat myślicie. Dobra, widzę, że tam komentarze. Szósty punkt. Dobra, jedziemy. Stres. To w sumie myślę, że jest oczywista oczywistość, chociaż może nie. Stres jest też... W sumie ten stres trochę można podciągnąć pod punkt pierwszy znowu, czyli te hormony, tą gospodarkę hormonalną, bo ten stres ma ogromny wpływ na wszystko. Na hormony, na jakość naszego snu. Poza tym bardzo często to jedzenie jest takie, jak to się mówi, emocjonalne. Często pojawiają się problemy z kompulsywnym objadaniem właśnie ze względu na to, że zajadamy ten stres. Są osoby, które reagują na odwrót i nie jedzą, jeżeli są zestresowane i mają ściśnięty żołądek, przynajmniej tak opisywane jest to uczucie, a są takie osoby, które wręcz przeciwnie, rzucają się na jedzenie, bo są tak zestresowane. Oczywiście to jest błędne koło, bo później tak naprawdę czujesz się tylko i wyłącznie gorzej, więc ten stres jest naprawdę ogromnym faktorem, nie da się go... Czytam komentarze i mnie wybijają. Nie da się go tak w 100% wyeliminować. Ja jestem ostatnią osobą, która by próbowała wam powiedzieć, że wyeliminujcie stres z życia, bo sama wiem, jak ciężkie jest to do zrobienia. Ale przynajmniej jakieś takie te małe czynniki, nad którymi jesteście w stanie zapanować, to warto spróbować, nie wiem, jakiejś medytacji, dla niektórych działa jogi, nie wiem, pływania, spacerów z psem, tam różne są sposoby, tak? I tyle na temat stresu, więcej na temat takiego kompulsywnego objadania i zaburzeń odżywiania, to wszystko będzie w e-booku, który miejmy nadzieję się ukaże już niedługo. Idziemy dalej. A ty masz już tytuł tego e-booka swojego? Jest, ale nie wiem, czy on taki pozostanie, czy będzie zmieniony, więc dobra. Na razie nie mówmy.
jedziemy dalej. Bo nie wiem, czy wiecie, Ania przygotowuje jednego e-booka na temat właśnie problemów takich stricte żywieniowych, a ja przygotowuję drugiego e-booka na temat fastingu, czyli postu przerywanego, tylko niestety jeszcze dzisiaj nie jest gotowy, ale myślę, że w tym tygodniu już powinienem go skończyć, więc całkiem niedługo będzie już do przeczytania. Na stres trening, prawda? Na stres trening, dokładnie. A... Kochana, blat wytarłam dzisiaj. znam to wycieranie blatu skądś. Dobra, jeżeli uważacie, że to, co mówimy, jest cenne, bardzo proszę, udostępniajcie ten post, tego live'a i dzielmy się wiedzą. A my przechodzimy dalej. Był punkt 6, stres. Jest punkt 7, skorelowany z punktem 6, czyli ze stresem. Punkt 7 i z pierwszym, czyli sen. Absolutnie podstawowa czynność każdego człowieka. Mamy teraz czasy, że trzeba zapierdzielać w pracy, nie ma za bardzo kiedy spać, mamy dużo problemów, ciężko nam zasnąć, nie dbamy za bardzo o to. No i wszystko fajnie, do pewnego momentu, bo tak naprawdę wszystko działa na zasadzie kompensacji. Jeżeli ja między 20 a 30 rokiem życia nie będę spał, to mi to potem wyjdzie prawdopodobnie między 50 a 60 albo jeszcze później, ale to wyjdzie. To nie ma tak, że ja sobie będę funkcjonował jak chcę przez, nie wiem, 10 lat i nagle potem po 10 latach zmienię swój tryb życia i to wszystko po prostu naprawię. Nie, tak to nie działa. Najlepszym przykładem jest ja i moje Hashimoto. Czyli ja... Ja i moje Hashimoto zabrzmiało jak tytuł książki. No widzisz, muszę to zapisać. Czyli jeżeli ja całe życie jadłem do dupy, za przeproszeniem, czy całe życie, no nie wiem, do 18-20 roku życia jadłem cały czas tylko sobie pieczywko, bułeczki, ciasteczka, drożdżówki i ogórty pitne, no to niestety okazuje się, że Bartuś kończy 21 lat i ma Hashimoto. No ale jak to, przecież chłopaki w moim wieku, w ogóle mężczyźni prawie w ogóle nie mają Hashimoto i to jeszcze jak już mają, to dopiero po 40-50, ja mam 21 lat i ja mam Hashimoto. No niesprawiedliwe, no ale takie życie jest, no. I ja tego już nie naprawię. Ale zmianą trybu życia mogę to wszystko, jakby negatywne działania Hashimoto, obniżać do praktycznie minimum. Dlatego jak ktoś teraz sobie śpi 5 godzin i funkcjonuje, szacun naprawdę, ale to kiedyś wyjdzie. Więc prędzej, im prędzej sobie zdasz z tego sprawę, że to niestety nie jest coś, co przeskoczysz, tym dla ciebie lepiej. Dlatego tak, dlaczego tak o tym mówię? Dlatego, że to jak się wyśpisz ma wpływ na wiele, wiele czynników twojego życia. My teraz mówimy o odchudzaniu i to, co jest podstawą, już mówiłem wielokrotnie i będę to dalej powtarzał, jest mnóstwo badań, które pokazuje, że im krócej śpisz, tym ci trudniej schudnąć. Im krócej śpisz, tym bardziej tyjesz. To jest niepodważalne. Ja tylko chciałam wtrącić, że ja oczywiście zdaję sobie sprawę, bo tak też to o tym mówisz, jakby każdy mógł sobie zaplanować, ile będzie spał. Myślę, że nie. Nie każdy ma taką możliwość, ja sobie zdaję z tego sprawę, ale tylko powiem z własnego doświadczenia. Ja w sumie prawie 5 lat latałam jako stewardesa i spałam, no delikatnie mówiąc, źle. I teraz mija już pewnie dobre 2 lata, jak nie latam intensywnie. I ja dalej mam problemy ze snem, tak? Więc wydawałoby się, że to już się powinno unormować, nie unormowało się. Także fajnie, ja wiem, że nie zawsze jest taka możliwość, żeby spać po 8 godzin dziennie, ale dobrze jest jakby zdawać sobie sprawę, że faktycznie konsekwencje tego w przyszłości będą. Jeżeli chodzi o wskazówki, dam od razu wskazówki dotyczące spania. No bo już widzę, widzisz, wiedziałam, że się pojawia takie komentarze, że śpią bardzo mało, ale nie jest to przecież uzależnione ode mnie. No i to jest prawda, tak? No nie zawsze jesteśmy w wiadomo, stanie że mi to jest wszystko łatwo mówić. Oczywiście ja też nie śpię po 8 godzin, tak? Tylko też staram się ten sen jak najbardziej o niego dbać. I teraz wskazówki, które mogą Tobie pomóc spać lepiej albo ewentualnie dłużej. To co mówiła Ania, medytacja. W Polsce to kogoś, kto medytuje, to traktujemy jeszcze jako dziwaka, ale uważajmy, że za kilka lat już nikt nie będzie tak się traktował. I też wcześniej zaczniesz medytować, tym lepiej. Druga kwestia, u nas się poleca jeść węglowodany w ostatnim posiłku, dlatego że one jakby będą polepszały jakość snu, tylko to też nie jest teraz kwestia zjedzenia 8 bananów albo kilograma Nutelli, tylko po prostu dostarczenie około 20-30 gram węglowodanów, to też wpłynie pozytywnie na jakość snu. Przed tym jak idziesz spać, też należy, dobrze by było zgasić światło, po prostu maksymalnie przyciemnić pomieszczenie, w którym będziesz spać. Dobrze spać z opaskami na oczach, dobrze spać, jak to się nazywa, do uszu? Zatyczkami do uszu. Odstawić przed... Ja Cię przywiążę. Zostaw mnie. Odstawić z pół godziny przed, albo nawet godzinę przed pójściem spać wszelkiego rodzaju komputery, tablety, telefony. Nawet włączyć sobie jakąś muzykę relaksacyjną przed snem. Dokładnie.
Każde światło od Twoich oczu jest odbierane tak naprawdę jako słońce, powiedzmy, tak? Więc Twój organizm zamiast się wyciszać i powoli już kierować do spania, to Twój organizm cały czas jest pobudzany, a to po prostu wpływa negatywnie. Tyle na temat snu. Tak. Punkt ósmy, punkt Ani. Przejadanie się. I teraz tak, u nas taką dewizą trochę jest nieliczenie kalorii i faktycznie... to działa. To działa jak reklama. To wodę reklamuje, no. No, wchodzisz mi w słowo. I wybiłeś mnie z rytmu. I faktycznie mówimy, żeby jeść tyle, żeby się najeść. I to jest prawda, tak? Tylko z doświadczenia już wiem, że czasami to nasze najeść jest też takie trochę... My sami nie znamy tego organizmu naszego, tak? Myślę, że osoby, które zrobiły ten post 48-godzinny, same były zdziwione, że były w stanie i że w sumie nie było tak ciężko, tak? I to wynika tylko z nieświadomości własnego organizmu. Z jedzeniem też jest tak, że te porcje, ilości jedzenia czasami są naprawdę bardzo, bardzo, bardzo duże. Warto sobie zastosować takich kilka trików podczas jedzenia, które mogą pomóc, czyli wyłączyć wszelkiego rodzaju telewizję, komputer, skupić się faktycznie na tym, co się ma na talerzu, używać mniejszego talerza, żeby optycznie było na nim dużo, ale żeby też to nie był duży talerz, po prostu wypełniony po pachy. I jeść przede wszystkim powoli, a nawet się kilka razy w trakcie tego jedzenia zatrzymać i jakby zastanowić nad tym, czy jest się już najedzonym, dlatego że ten impuls o tym, że jesteśmy najedzeni, jakby dopływa, czy dochodzi do naszego mózgu z lekkim opóźnieniem. I czasami faktycznie my już jesteśmy najedzeni dużo szybciej, zanim skończymy to, co mamy na talerzu, tak? Ja wiem, że się przyjęło, że powinno się zjeść wszystko, żeby się nic nie marnowało, ale to jedzenie można sobie zostawić na następny dzień albo na kolację. Nie trzeba jakby wychodzić z założenia, że wszystko to, co mam na talerzu, to zjem, to raz, a dwa, też o tym bardzo dużo mówimy, nakładać dużo więcej warzyw, tak? I wtedy jakby objętościowo tego jedzenia dalej będzie dużo wartości odżywczych, najemy się, ale też to będą takie, no nie chcę powiedzieć fajne kalorie, no bo to głupio zabrzmi, ale zdrowe kalorie, zdrowsze. Tak? Zdrowsze. W każdym bądź razie na pewno to, że te posiłki są za duże, też jest częstym powodem tego, że ta waga nie rusza w dół. Dokładnie tak. Nie wiem, czy w ogóle coś chcę jeszcze dodawać. Polecamy po prostu nakładać też sobie po prostu mniej jedzenia i jak jeszcze nie jesteś najedzony, to po prostu sobie troszeczkę dołóż. Tak, ale ogólnie rzecz biorąc naprawdę dużo tego jedzenia nie potrzebujemy i z reguły osoby, które zaczynają traktować warzywa jako podstawę posiłku, a nie dodatek, też nagle zaczynają szybciej chudnąć, dlatego że większość osób traktuje warzywa jako taki dodatek, a żeby nie było, to sobie zjem marcheweczkę po obiedzie. No nie, zjedz sobie 5 marchewek, a do tego daj sobie troszeczkę jakiegoś, nie wiem, mięsa, ryby, orzechów, jajek i dopiero wtedy będzie lepiej. Dajcie nam znać, co myślicie. Jedziemy, jeszcze dwa punkty. Dwa ostatnie punkty. Tak jak mówiłem, jak macie pytania, to piszcie komentarze, a my przechodzimy do punktu 9, czyli słaby trening. Pracuję na siłowni, ćwiczę na siłowni, Ania też ćwiczy na siłowni. I jak ja widzę, jak większość osób trenuje, to ja się dziwię, że ktoś w ogóle mówi, że trenuje. Ja nie mówię, że teraz wszyscy mamy być mistrzami świata i wszyscy mamy dźwigać, podnosić nie wiadomo jakie ciężary, no ale dlaczego ludzie oczekują efektów, jak ja widzę, jak ktoś leży praktycznie na rowerze, to jest taki rowerek dla kobiet, które są w ciąży. Czyta książkę. Jedzie z prędkością światła, żartuję, jedzie z prędkością, no nie wiem, 2 km/h, czyta książkę, patrzy na telefon, no to praktycznie jest dalej w bezruchu. No to nie można w ten sposób oczekiwać nagle teraz efektów. Trening polega na tym, żeby zaangażować jak najwięcej włókien mięśniowych podczas jednej jednostki treningowej i to da odpowiedni bodziec, między innymi właśnie metaboliczny, o którym mówiłem, hormonalny i to potem przekłada się właśnie na efekty. Czyli my nie bez przyczyny polecamy właśnie trening siłowy, który naprawdę tych włókien mięśniowych mega dużo angażuje, który podnosi te hormony anaboliczne, które odpowiadają za szybsze tak naprawdę odchudzanie. Nie po to polecamy ludziom robić interwał na koniec treningu, żeby nakręcać metabolizm. Nie dlatego, że chcemy się tym wybić, tylko dlatego, że to po prostu działa. A jak ktoś sobie robi
dwie godziny jazdy na rowerze, naprawdę ledwo się ruszając, no to niestety, ale efektów mieć nie będzie. I to nie jest nasza wina, że potem ktoś mówi, że nie lubi trenować, bo nie ma dzień przez to efektów, tylko po prostu trening jest za słaby. Bo to, że się spocisz, nie jest wyznacznikiem tego, że to był dobry trening. To, że się spociłeś, jest wyznacznikiem tego, że było po prostu ciepło. To raz, a dwa, przyjęło się... Wyprostuj się, panie trenerze. Mów do kamery. A poza tym przyjęło się, że żeby schudnąć, to trzeba robić cardio. I to cardio jest tak strasznie wałkowane po prostu przez wszystkich, orbitreki, bieżnie, schody są w ogóle, jak są schody na siłownię, to na pewno schody. I okej, od czasu do czasu to jest w ogóle, ja też czasami sobie pochodzę na schodach, tak? Nie mówię, że nie, pewnie z frekwencją raz na 3 miesiące, co prawda, ale zdarza się, tak? Tylko tak jak Bartek mówi, czy to na pewno jest taki trening, który da Wam efekty takie, jakbyście chcieli? Znowu, jeżeli jesteś osobą, która się nigdy nie ruszała i siedziała na kanapie, to pewnie jakieś tam efekty da, tak? Tylko długofalowo... No będzie smutek raczej. Niestety, no będzie. No, nie, trening mi nie poszedł, no. Próbowałem trenować na siłowni, jeździłem na rowerze, nie poszło, no. Niestety. Jak chcesz trenować skutecznie, to naprawdę trzeba troszeczkę o tym poczytać albo po prostu dorwać jakiegoś trenera. Nie mówimy, że nas, ale tych trenerów teraz w dzisiejszym świecie jest mnóstwo, więc oby poradzili Ci trenować siłowo i wykonywać interwały, jeżeli możesz. Jakby brać trenera był u mnie na polecamy. Facebooku. Punkt ostatni, 10. Ania, uwaga. Alkohol. Jezu, nie mogę napić lampki wina? Często jest tak, znaczy nie często, ale zdarza się, no dość często powiedzmy, że ktoś pisze do nas i mówi, że trzyma dietę na 100%, że nie je słodkiego, pije dużo wody, no w ogóle trzyma się wszystkich zaleceń, trenuje tak jak mówimy, żeby trenować wedle naszych planów treningowych. I my śpi 8 godzin, nie stresuje się, w ogóle no ideał człowieka i my zachodzimy w głowę, co to się dzieje i dlaczego tak jest, że no, że ta osoba nie traci tych kilogramów, tak? A potem wychodzi na przykład, że codziennie wieczorem taka osoba pije sobie kieliszek wina. Albo dwa. Bo albo zazwyczaj pół na butelki. Kieliszku się nie kończy. Albo pół butelki, dokładnie. I ja w ogóle zauważyłam taką tendencję, że dużo osób nie traktuje w ogóle napoi jakichkolwiek jako źródła kalorii. A prawda jest taka, że często te napoje mają dużo więcej kalorii niż jakikolwiek posiłek, który my zjemy w ciągu dnia, tak? A szczególnie, nie wiem, butelka wina. Pomijając już o tym, że ja wiem, że się mówi o zdrowotności kieliszka czerwonego wina, ale tak naprawdę, czy ten alkohol naprawdę tak dużo dobrego wnosi do naszego organizmu? Więc alkohol jest bardzo dużym czynnikiem i zdarzają się też pytania o to, że o, ja mam wyjście z pracy, wszyscy będą pili, to co ja mam pić? Co jest najmniejszym złem? Nie ma czegoś takiego, jak moim zdaniem, jeżeli chodzi o alkohol, najmniejsze zło. Alkohol to alkohol, tak? Jeżeli masz jakąś okazję raz na jakiś czas, no to wiadomo, że się napijesz, tak? Są Sylwestra, urodziny, nie wiem, urodzi się dziecko, koleżance. No, nie dajmy się też zwariować, ale jeżeli ktoś codziennie pije kieliszek 2, 3, 5 wina, no to już może być dokładnie ta przyczyna, nad którą my się zastanawiamy. Koniec, kropka. No dobra, ja od Ciebie dodam, że zwykle też z alkoholem jest tak, że jak pijesz sobie alkohol, to on będzie działał tak, że chce Ci jeść. To raz, a dwa, prawdopodobnie nie będziesz od niego też tyć. Często tak jest, że osoby, które piją, też nie tyją nawet. Ale też nie możesz od niego chudnąć, dlatego że on bardzo mocno obciąża wątrobę, bo to jest trucizna po prostu. Ale nie ma nic prawie gorszego niż picie alkoholu i do tego jeszcze jedzenie. Taką turbo kombinacją, która powoduje największe tycie, jest połączenie alkoholu, węglowodanów i tłuszczów. To jest po prostu maksymalny dramat, jaki można zrobić. Dlatego, że tłuszcz i węglowodany, już tak jak mówiłem, samo w sobie połączenie jest bardzo złe, dlatego że węglowodany będą podnosiły insulinę, tłuszcz jest wysokokaloryczny, więc to już jest duża podaż energii dla naszego organizmu. A jeszcze do tego alkohol, który zablokuje nam wątrobę, no to już jest w ogóle mega dramat. Dlatego niestety te piątkowe, sobotnie wieczory przy chipsach i przy piwku są
Tragicznie. Jeszcze raz mnie dotkniesz, mi puszczą nerwy. Stresowany jest strasznie. Przy tobie zawsze. Także my nie polecamy pić alkoholu. Przestań. My nie polecamy pić alkoholu, a jak już masz się napić, to do tego nie jedz. I tyle. Ale wiadomo, jak wszystko od czasu do czasu można. Dobra, jedziemy z komentarzami. 10 punktów od nas, jeżeli uważacie, że są cenne, bardzo prosimy o udostępnienie tego live'a, a my teraz odpowiadamy na wasze komentarze. Jestem przerażony ich liczbą. Jak uważacie, że Bartka walenie w stół jest wkurzające, to też proszę o komentarz. Lepiej w stół, wiesz. Dawaj, jedziemy z komentarzami, bo tu jest 7 miliardów. Ale tu jest dużo, część słychać, bo się pytałeś 15 razy, czy słychać. Przestań, dobra, bo Boże. Jak ktoś ma czas, to bardzo proszę do 12.00 zarezerwować go, bo zanim odpowiemy na wszystkie, to trochę minie. Okej, o płatkach nie będę opowiadać. No ruszaj tym paluszkiem. No dobrze, spokojnie, nie chcę nikogo przegapić, żeby się nikt nie poczuł urażony. Tylko tutaj Marta Kowalczyk pisała, że post wypadł mi w czwartek i piątek po dwóch godzinach ciężkich treningów i nie miałam z nimi problemu. Ja też robiłem trening podczas tych dwóch dni. Brak samodyscypliny, podjadanie, słodycze, podjadanie, brak konsekwencji, nadmierne podjadanie, moim zdaniem płatki owsiane, brak tak aktywności fizycznej, żrą zdrowe batony, tak jak ja. Żrę po nocach. No dużo jest, widzę tych powodów, dla powodów, którego ale nie pytań chudną. Jeszcze nie widzę, poczekaj, to jeszcze było kawałek. Mm-hmm. Nie ma tak dużo pytań, po prostu tutaj się bardzo osoby angażowały. A jeśli nie umie się długo spać, często mogę zasnąć na przykład około 1 w nocy, a wstaję o 5 chyba za mało. No trochę za mało, a może to po prostu jest kwestia przyzwyczajenia i powinnaś... W sumie Bartek taki był. Jak my się poznaliśmy, to chodził bardzo późno spać, koło 2-3 i też wcześniej by nie zasnął, a teraz zasypia wcześniej. Myślę, że to jest kwestia, tak, to jest tylko kwestia przyzwyczajenia twojego organizmu. Pewnie kilka pierwszych nocy będziesz się musiała przemęczyć, ale dokładnie. Docelowo myślę, że nie powinno być większego problemu. Stevia zamiast cukru do kawy. Tak, jeżeli to jest w małej ilości, to jak najbardziej, tylko chodzi o to, żeby nie używać 5, nie wiem, łyżeczek stevii na jeden kubek kawy i pić 5 kubków, tak? Odstawiam kawę z mlekiem i cukrem na czarną kawę bez cukru i problem zniknął. Nie wiem jaki problem, ale jak zniknął, to super. To skoro mówicie, że zapotrzebowanie kaloryczne typu na przykład 1300 kalorii i jedzenie takie przez minimum 2 tygodnie nic nie daje, a jednak człowiek chudnie i potem jak przestanie, to efekt jojo murowany, to jak najlepiej pod siebie dobrać dietę, nie liczyć kalorii, jeść posiłki gęsto odżywcze. Bartek, obwody spadają, dorka, super. No i wiadomo. A yerba mate super. Jak najbardziej. Kiedy najlepiej jeść owoce, o jakiej porze dnia? Mam na nie ochotę ciągle, odkąd odstawiłam słodycze. No u nas wieczorem się głównie je. Ale długo mówiłeś, że do 15 można jeść owoce. Chciałem znaleźć tego człowieka, który to wymyślił, genialne. Ale my polecamy jeść po prostu węglowodany jako owoce, więc między innymi raz dziennie. Szukamy cały czas pytań. Nie ma tak dużo, więc spokojnie. Ja już się bałam, że będziemy siedzieć do późna w nocy. A serek bez laktozy lub sojowy, to w sumie nie ma znaczenia większego. Dokładnie. Nie polecamy ani tego, ani tego. Krowa pije wodę. Super się was słucha, cudni jesteście. Dziękujemy bardzo. A co z mięsem? Jeść mięso czy nie jeść? Pewnie, że tak. Tylko znowu z mięsem jest tak jak z każdym innym produktem teraz dostępnym w sklepie, że można go jeść, że może to być produkt lepszej i gorszej jakości. Dokładnie. Tak? Czyli tutaj będzie kwestią, kluczową będzie jakość tego mięsa. Agnieszka, co sądzicie Ryglowska? O chlebie bez glutenu? Oj, działa, minus 10 kilo. Agnieszka Ryglowska jest na naszej diecie i ma minus 10 kg i nie liczy kalorii. No, po prostu szok. A co sądzicie o chlebie bezglutenowym? No, chleb jak chleb, tak? U nas na strefie są te 4 przepisy na chleb bezglutenowy, także... Bartek zjesz długopis. No mówię ci, że ma jakieś tiki nerwowe. Ze stresu wszystko. My tracimy enzym trawiący laktozę gdzieś około 7 roku życia. Tak, dokładnie. Może nie wiem, czy akurat koło 7 roku życia, ale faktycznie tak. Ja od 4 dni odrzuciłam nabiał i przestawiłam się na roślinne i czuję się dużo lepiej.
Możecie zdradzić wasz przykładowy jadłospis na cały dzień. Newsletter już działa? Cały czas działa. Na naszej stronie na samym dole jest zapis do newslettera, tam po prostu dajesz swojego maila i na tego maila dostaniesz naszą dietę na 7 dni i przygodowy program treningowy, także polecamy zapisać się na niego. A co z wegańskim serem? Jest okej. Okay. Przynajmniej taki, jaki my mamy w przepisach wegańskich. Tak. Ale no wegański zależy, to bez nabiału, tak. Odkąd zmieniłam mleko krowie na roślinne, pozbyłam się zgagi i bólu żołądka. Ja też. Jeden z plusów. Ja dwa posiłki od 12 do 20. Tak? Dobrze czytam? Mhm. Używasz często stwierdzenia rzadziej jedz, czyli ile razy dziennie? U nas się je dwa, trzy, no powiedzmy trzy, nie mówmy dwa, bo dwa to jemy my, jak jesteśmy na poście przerywanym, ale generalnie je się trzy. Dwa, trzy posiłki, no. Taki Ramadan. Trochę tak. Co tu jeszcze jest? Jak się nie stresować? A Karolina też bym chciała wiedzieć. Każdy chce to wiedzieć, no. Można po prostu próbować sobie znaleźć jakieś zajęcia, które na przykład dla mnie kiedyś takim sposobem była tak zwana Bikram yoga, jakby nie z punktu widzenia wysiłku fizycznego, tylko po prostu to było coś, co działało super na mnie pod względem odstresowującym i generalnie yoga podobno fajnie na to działa. Niektórzy lubią chodzić i tańczyć, jeszcze inni, tak jak mówię, wyjść z psem, no to trzeba znaleźć po prostu coś dla siebie. Co sądzicie o piciu błonnika witalnego z wodą? Nabiał od 2 tygodni, odrzuciłam, czuję się super, ale brakuje serów. No to tak się domyślam, że brakuje, bo to na początku każdemu brakuje, więc to nie jest nic dziwnego. Co do picia błonnika witalnego, to są pewnie te takie... te kolony slim, które są sprzedawane w aptekach, bo nie wiem, o co do końca chodzi. Ja ogólnie polecam jeść po prostu więcej warzyw, żeby dostarczyć więcej błonnika, dlatego że picie samego błonnika nie rozwiązuje problemu. No jeżeli twoje jelita są zatkane, to znaczy, że masz tam za dużo pokarmu. Ten błonnik jeszcze bardziej napuchnie i jeszcze bardziej jelita ci zatka, więc nie faszerujcie się tym błonnikiem. Wystarczy ten absolutnie z warzyw, a przestańcie po prostu tyle jeść, bo wasze jelita mają 7 metrów i one na długości 7 metrów są często po prostu zatkane. Stres zajadamy z lenistwa. Wystarczy wyjść z domu i po stresie. A ja akurat się nie zgodzę. Lenistwo to jest jedno, stres to jest drugie i uważam, że jest to trochę obraźliwe dla osób, które naprawdę się zmagają z różnego rodzaju zaburzeniami odżywiania, więc może po prostu ty nie doświadczyłaś tego poziomu stresu, który doświadczają takie osoby. Sorry za takie jednoznaczne. Jak długo nie jem, strasznie boli mnie głowa, a następnie ból przechodzi w migrenę. Może właśnie za mało tej soli? Za mało soli i przyzwyczajenie organizmu do częstego jedzenia. Więc szczególnie po czasie cukru. To pewnie przejdzie, tylko trzeba się no niestety przemęczyć. Często też się mówi o tym właśnie, to co też już zresztą mówiliśmy, że cukier działa trochę jak kokaina na nasz mózg, więc jeżeli go odstawiasz, to automatycznie masz tak zwany efekt poodstawienny i niestety, ale ta głowa będzie bolała. Także to jest kwestia też adaptacji do nowego sposobu odżywiania. Treningi, a post przerywany. Próbowałam postu, ale nie miałam sił na trening. Co w takim przypadku? Ale jak długiego postu próbowałaś? Bo dokładnie. Jeżeli na przykład mamy post przerywany, gdzie jemy przez 8 godzin, a przez 16 nie jemy, no to wtedy można ten trening, myślę, gdzieś tam wcisnąć po posiłku. Dokładnie. To też kwestia adaptacji. Jeżeli zaczniesz trenować na poście, to twój organizm też się do tego przyzwyczai. I też będziesz mieć siłę na nim. Brak nabiału, mniejszy trądzik. Wy tu gadajcie, a nie flirtujcie gołąbki. A co jeśli można ciągle spać? Usypiam o 23, wstaję o 7 i śpię jeszcze 2 godziny po południu, bo jestem ciągle zmęczona. To może hormony. No i to znaczy też, że twój organizm potrzebuje tego snu, skoro cały czas możesz spać. To jest też bardzo dobra, najlepsza forma regeneracji, to jest sen. No ale jak się chce ciągle spać? Na pytanie, jak wygląda tryb życia? Co się dzieje w życiu? Tak, no dużo czynników trzeba by jakby wziąć pod uwagę. Dokładnie. Post przerywany i treningi, śpię jak dziecko. Super. No dobra, co tu jeszcze?
Jak widzisz jakieś pytania, szukam, a jak szukam. Się śpi bardzo dużo i ciągle jest się sennym, no to, to w sumie mówiliśmy. To samo. Jak macie pytania, na YouTubie? Postaram się go wrzucić. Jak macie pytania, to piszcie absolutnie te pytania wszystkie. A trenowaliście teraz przy poście 48 godzin? Po Ty 48, na pewno robiłeś trening, a ja nie pamiętam szczerze mówiąc. Ja miałem tak z 10-20% mniej siły na takim treningu, ale to też kwestia, mówię, adaptacji, bo po prostu zwykle jem, zwykle trenuję po posiłku. A może być interwał na początku? Nie, dlatego że jak mocno zmęczysz ten w interwale układ nerwowy, to potem twój układ nerwowy nie będzie w stanie podnieść odpowiednio dużego obciążenia, jakie by mógł podnieść przed interwałem. Dlatego interwały lepiej robić. A jak ktoś ma problemy z mięśniami, to co ćwiczyć? A co to znaczy problemy z mięśniami? Bo tak nie do końca rozumiem. Trening siłowy jest dobry, ale nieprawda, że treningiem schudniesz lepiej. Mam znajome, które bez treningu z dietą wyglądają super. No do czasu, tak? To kwestia, jak będzie to wyglądało dalej. I kwestia tego, jakie kto ma cele, bo jeżeli ktoś chce... Jest różnica jeszcze, ja bym powiedziała, między osobą szczupłą, a osobą wysportowaną. Osobą, która ma taką wyrzeźbioną sylwetkę, ale nie w znaczeniu kulturystycznym, tylko to ciało jest jędrne, tak? Często są takie osoby, które na przykład są bardzo, bardzo szczupłe, ale mają obwisłą skórę, albo skinny mają fat. Celulit, tak? I to wynika z tego, że tego treningu brakuje. I te mięśnie nie są zbudowane. Ale żywinko? Bartku, jeśli zaczynam trening na siłowni 10-minutową jazdą na orbitreku i kończę tak samo, to jest ok? Jest ok, ale lepiej ten interwał na końcu tak, zrobić. Tak, 10 minut po treningu lepiej zrobić interwał, tak jak masz zresztą w planie treningowym. Ktoś tu nie przestrzega moich zasad? Tak teraz trochę szybciej przyspieszyłam. Mm-hmm. Czy piwo to alkohol? To chyba żart był. Yerba mate spoko. A co sądzicie o diecie wegańskiej? Ja myślę, że to jest bardzo indywidualna sprawa. Jeżeli ktoś czuje powołanie w cudzysłowie, bo ja uważam, że to musi być pewnego rodzaju powołanie, żeby w tej diecie wytrwać, to ja uważam, że jest jak najbardziej okej. Ja myślę, że jest trochę trudniejsza do utrzymania, tak? Natomiast to tak jak z dietą wegetariańską. No jeżeli czujesz taką chęć i potrzebę i w to wierzysz i się z tym utożsamiasz, to pewnie, że tak, tak? No ja kiedyś byłem mega przeciwnikiem diety wegańskiej, wegetariańskiej, teraz jestem jak najbardziej za nią, a w ogóle pod kątem etycznym to w ogóle już top. Ja jeszcze nie potrafię się na to przestawić, albo po prostu lubię i czuję, że mięso mi bardzo... Dobrze się czuję po prostu po spożywaniu mięsa, więc na razie się jeszcze na taką dietę wegańską nie przestawiłem, ale tak naprawdę dzisiaj do niej podaję się, tak jeszcze nigdy pozytywnie nie byłem nastawiony. Czy wątróbka jest zdrowa? Bardzo zdrowa, niestety nie lubię. Jeden z najzdrowszych produktów obecnie to jest wątróbka i jajka. Ja ćwiczę na siłowni 5 dni w tygodniu, po półtorej godziny pot się leje, wszystko boli, a waga stoi. Dlaczego? A oponka na brzuchu, a nie drgnie. Dlaczego? To trzeba przyjrzeć się, jak pytanie, ćwiczysz co robisz i co jesz. Treningu i co jesz. Wino wytrawne. Najlepszy z najgorszych wyborów. A jajka u nas trzeba jeść wręcz na diecie. Nie no, trzeba, to przesadzam, ale bardzo dużo mamy. Polecamy, po prostu są mega zdrowe. Bardzo. Mieliśmy iść wcześniej spać. No to już. Skoro Bartkowi pomaga machanie łapkami, to ma to pozwolić. Jak ona mnie ogranicza, to jest w ogóle masakra. Proszę, nie będę komentować. I makowca na święta. Dobra, będziemy coś kombinować. Dobry pomysł. A my się śpieszymy na gwiazdy skaczone. Ja nie wiem, dzisiaj o co są chodzi. Gwiazdy skaczą do wody? Ale jest w ogóle takie coś? Jest taki program? Był takie coś kiedyś, 3 lata temu na pewno. Z przyjemności się Was słucha, bardzo cenne rady, dziękujemy. Białko sojowe, co myślicie z tą soją, to też trzeba bardzo mocno uważać, bo ona też na hormony, szczególnie u kobiet. Tak, dokładnie. U facetów tak samo. No ale kobiety są bardziej wrażliwe, mi się wydaje, pod tym kątem. Jak ćwiczyć, by bryczesy zniknęły, to chyba masz film na YouTubie, dobrze mówię? Tak, mam, dokładnie. Super Was się słucha. Ćwiczę siłowo 3 razy w tygodniu, po 2 godziny siłowy trening. Problem mam z utwardzeniem ciała. Ciągle wiotkie mięśnie, pośladki i uda. Co mi doradzicie? No to trzeba by się przyjrzeć dokładnie, co Ty na tym treningu siłowym robisz. Ja jestem przekonany, że słabo aktywujesz mięśnie przed tym treningiem. Z doświadczenia wiem, że to jest bardzo, bardzo częsty powód. Po pierwsze, a po drugie nie używasz odpowiednich obciążeń. Przez to właśnie też dodatkowo jeszcze nie aktywujesz kolejnych włókien mięśniowych. Przez to nie budujesz mięśni. Jak nie budujesz mięśni, to nich nie masz, a jak ich nie masz, to Twoje ciało jest wiotkie.
Ile godzin powinno się spać? No mówi się, że takie 8, ale... No to... 7-8 to jest naprawdę optymalne, jeżeli też jest jakość snu zachowana. A co z batonikami proteinowymi? To samo co Snickers w sumie, tak jak masz patrzeć na wartości odżywcze. Co zrobić, kiedy ma się wilczy głód? No to trzeba by się przyjrzeć temu, jak wygląda twój dzień w ogóle, generalnie, co może to powodować. Jaką polecacie mąkę? U nas dużo migdałowej mąki się używa. Kokosowa i z siemienia linienem. Czy do kawy mleczko kokosowe z puszki będzie ok? Czy lepsze z kokosowe kartonika, na przykład Alpro? No to z puszki będzie bardzo tłuste i bardzo gęste, więc to jest bardziej już kwestia twoich preferencji. Po prostu co ci, dla mnie by było po prostu za ciężkie. Mhm. Kawa do posiłku czy lepiej godzinę po? Lepiej godzinę po. Bartek, nie stresuj się. No teraz za późno. Walczę i wciąż podjadam słodkie. Co robić? Nie kupuję, unikam, ale przecież w piwnicy się nie zamknę. To gdzie, skąd masz te słodkie? Angelika Bajorek. Skąd masz te słodycze, jakich nigdzie nie masz? Wszystko mam nadzieję, kwestia głowy. No to jest ciężki temat i mam nadzieję, że trochę mi się uda w tym e-booku Ania będzie o tym swoim e-booku pisała także. Aczkolwiek to nie jest tak, że jest na to jakaś magiczna tabletka, więc nie ma się co łudzić, tak? Dokładnie. Czy można jeść codziennie po... obiedzie po garści orzechów, nie będzie mi szkodzić. A po co ta garść orzechów, jeżeli jesteś po obiedzie? Czy wafle kukurydziane raz na jakiś czas jako węglowodany? No jeżeli to jest raz na jakiś czas, zależy co znaczy raz na jakiś czas. Dokładnie, to raz na jakiś czas można. Jesteście urożą parą, uwielbiam słuchać, tyle mądrych porad i to za darmo. Dziękujemy bardzo. Do usług. A czy jakieś suplementy brać lub węglowodan? Białko, żeby mięśnie je zbudować przy treningach 3 razy w tygodniu. To ostatnio była kontrowersyjna rozmowa pod moim postem. Pani była bardzo natarczywa. Jeżeli Ziuta Chanel nas ogląda, pozdrawiam serdecznie. To ja powiem jeszcze raz może o tych budowaniu mięśni, czy ty chcesz? No dawaj, dawaj. Trzeba wyodrębnić jeszcze raz, mówię, sportowców od ludzi, którzy trenują rekreacyjnie, jak ja czy ty. I żeby zbudować mięśnie, trenując rekreacyjnie, czyli raz, dwa, trzy, cztery razy w tygodniu, to do pewnego stopnia bez problemu będziemy je budować zwykłym treningiem. I naprawdę to, czy ty zjesz białko w jednym czy w trzech posiłkach, nie będzie miało większego znaczenia, bo i tak te mięśnie będą się budowały, jeżeli odpowiedni bodziec z treningu do organizmu dotrze. Wyeliminowanie nabiału. U mnie mniejszy trądzik oraz ubawa centymetrów i celulitus ud, a dzięki je skończył się kłopot z dęciami. No, u mnie też właśnie. Także polecamy. Jana Bartka, diecie minus 5 kg w 28 dni. Super. Dorka, tak trzymaj. Czy mleko kokosowe z puszki, miks z bananem jest ok jako posiłek? No generalnie tam, jeżeli to jest jeden banan, to ok. Tylko co, samo mleczko kokosowe? Natalko i Bartku, jakieś fajne ćwiczenia z gumą proszę do mojego planu. Natalia to moje drugie. Natalka, to ty musisz dodać też. To moje drugie imię, Ania pierwsza, ale nie ma problemu. Ja w tym tygodniu będę dużo filmików nagrywać z ćwiczeniami, więc takich bardziej krótkometrażowych, jeżeli można to nazwać, więc coś się pewnie pojawi. W trakcie postu ćwiczyć czy nie? Czy zależy od samopoczucia? Moim zdaniem zależy od samopoczucia. Codziennie piję wodę z octem jabłkowym 30 minut przed posiłkiem, jest mega różnica w trawieniu. No to jest mega istotne. Ocet jabłkowy jak najbardziej polecamy. Czym zastąpić słodycze, jak chce mi się czekolady? Najlepiej po prostu je odstawić na jakiś czas i zobaczyć, że mnie ci się będzie chciało. I zastanowić się, dlaczego chce ci się czekoladę, bo to po raz kolejny kwestia psychologiczna, mentalna jest. Czym zastąpić energetyki, jak ktoś kawy nie lubi? A to nie jest, energetyki to jest jeden wielki syf, tam jest cukier i kofeina. Ja powiem szczerze, że przez długo nie mogłam, nie mogłam przez długi okres czasu zidentyfikować, po czym się źle czuję i właśnie jak zdarzało mi się od czasu do czasu wypić tego typu energetyk, to się czułam fatalnie. Więc to tylko świadczy o tym, ile tam jest. Także nie ma się zastanawiać, czym zastąpić energetyki, tylko po prostu albo pijesz yerba mate, albo kawę, albo po prostu nie masz substancji, która cię pobudzała, także... Jaki rodzaj tłuszczów jest według was najbardziej wartościowy? Kokosowy, oliwa z oliwek, awokado, orzechy są ok. Na pewno nie rzepakowe, rafinowane. Czy na poście 24-48 godzin można pić wodę z cytryną lub solą, czy czysta woda będzie bardziej wskazana? Nie, jak najbardziej można. Nie wiem, czy dałabym radę jeść 3 posiłki dziennie, jem 5 i też czasami bywa, że budzę się w środku nocy i wyję do księżyca, bo mi burczy po prostu pada mi coś tam zjem. No bo dieta pewnie jest słaba, dlatego na pewno dałabyś radę jeść. To co mówiłem w pierwszym i piątym punkcie. Zbyt często jesz i przez to twój organizm jest przystosowany do tego, że często dostarczasz jedzenia.
Dzięki Bartkowi zaczęłam jeść i schudnąć, a ciebie cierpię na zaburzenia odżywiania. No świetny to... przykład, no bardzo nam miło, że możemy pomóc. Przybijam tym bardziej piątkę. Ja jem jeden posiłek około 16 i czuję się super. No to już bardziej hardkorowo, ale się da. Jeśli mówicie o mleku kokosowym, to mowa jest o pełnotłuszczowym czy napoju kokosowym. My używamy jednego i drugiego, tylko zależy po prostu do czego. Dokładnie. To mleczko kokosowe jest bardziej używane do jakichś takich przepisów typu ciasta, albo jak ktoś robi, nie wiem, zupy i chce użyć zamiast śmietany. Co jeść na pierwszy posiłek po posie 48 godzin? Bardzo, bardzo, bardzo dużo osób poleca rosół w ogóle, taki jako pierwszą rzecz po poście. Na pewno fajnie by było, żeby to nie było coś, co ci drastycznie podniesie poziom insuliny we krwi, tak? Dokładnie. Czyli nie cukier. Jak to jest, że centymetry lecą, a waga mizernie miało być, tak? No pewnie tak, że pewnie ćwiczysz i pewnie ta masa mięśniowa jest troszeczkę większa, tak? Mięśnie są dużo cięższe od tkanki tłuszczowej. Waga to woda, mięśnie, tkanka tłuszczowa, więc weź to pod uwagę też. Jak ćwiczyć, by zniknęły przyczesy? Trzeci raz to samo pytanie, jest filmik jest na YouTubie. No właśnie, interwał i układ nerwowy. Wysłałam brief na ten temat, bo mam chyba problem. No to ja zobaczymy, co napisałaś, bo to... Postaramy się jakoś ci odpowiedzieć. Zrobicie live o interwałach? Będzie. Tylko jeszcze dajcie nam trochę czasu, bo jest mnóstwo rzeczy do zrobienia jeszcze. Codziennie interwały, tak czy nie? Nie, co dwa dni to jest w ogóle maks, moim zdaniem. Czy przed to już odpowiedzieliśmy? Było... A karkóweczka z grilla? Raz na jakiś czas. Tak, skakanka może też być tak, jako spoko. Interwał. Co z tymi konserwami? Rybnymi, tuńczyk, szproteczki. Z tym tuńczykiem no to są takie kontrowersje trochę, no bo się mówi, że ma bardzo dużo rtęci i nie jest tak do końca najzdrowszą rybą, tak? Więc po prostu też raczej nie w jakiejś bardzo dużej ilości, od czasu do czasu jest ok. Dokładnie tak. Co sądzicie o wegańskim białku? Jest ok, aczkolwiek ja na przykład się po nim bardzo źle czułam, ale to może być kwestia indywidualna tylko i wyłącznie. Mogę ćwiczyć z kontuzją klaty. Dorka, na przykład masz kontuzję klaty. Tak, bo nie wiem, o co chodzi. Ile ćwiczyć, by tkanka tłuszczowa zaczęła się spalać? To może być trening 45 minut, a może być 1,5 godziny. Jakby to nie jest... Jakby czas tutaj nie będzie do końca wyznacznikiem. Czemu tak spojrzałeś się dziwnie? Jak myślisz, nie, bo to jest innego, taki to typ, bo to jest pytanie, tak mi się wydaje, dotyczące tego, bo kiedyś była taka teoria, że jak się robi kardio, to dopiero tkanka tłuszcza zaczyna się spalać po 28 minutach. To pewnie tkanka tłuszcza może się cały czas spalać, tylko zależy od tego, jak jesz i jak trenujesz. Ile jajek bezpiecznie można zjeść w tygodniu? Jajka nie podnoszą ci poziomu cholesterolu, bo myślę, że do tego pijemy, tak? To jest w ogóle... To są badania, które nie zostały tak naprawdę w żaden sposób potwierdzone, a raczej no, jest pokazane, że te badania nie były do końca skrupulatnie przeprowadzone. Ja to jeszcze wyjaśnię, czyli tego potrzeba wyjaśnienia. No dawaj, tego. Dawaj. Twój organizm sam decyduje o tym, ile cholesterolu w danym momencie potrzebuje. Więc jeżeli on sobie ustawi taki pułap i ty zaczniesz jeść jajka, to do tego tak pułapu wyrówna. Dojdzie, ewentualnie może troszeczkę pójdzie nad ten poziom, ale twój organizm przestanie produkować wtedy cholesterol i ten poziom się wyrówna. Jeżeli ty cholesterolu nie spożywasz, to twój organizm też go będzie produkował, żeby cały czas ten pułap osiągnąć. Więc trzeba się zastanowić, jeżeli masz wysoki cholesterol, dlaczego taki pułap jest wysoki i od razu podpowiem. Prawdopodobnie dlatego, że jesz syf. Tak szczerze bardzo mówię. Bardzo dosadnie. Powiecie, co zamiast chleba? Robić swój chleb. Czy jęczmień zielony coś daje, ale na co? Co myślicie o zupach? Lubimy. Czy dieta, którą preferujecie, jest wysokotłuszczowa, bezglutenowa, ewentualnie IF, bo tak wnioskuję? Tak. Tak. Można tak powiedzieć. Tak, jest wysokotłuszczowa, jest bezglutenowa, jest bez nabiału i może być IF, jeżeli... O, tu jest chciała. Dobre pytanie. Czy masło orzechowe jest zdrowe? To powiem Wam doświadczenie z tego tygodnia. Mieliśmy dwa masła orzechowe w domu. W ogóle niedługo musimy kończyć, bo już godzinę to trwa prawie. Mieliśmy dwa masła orzechowe w domu. Jeden taki, który zawsze używam i który jest sprawdzony i wiem, co w nim jest i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A jeden był
Nie powiem z jakiego sklepu, ale był. I przez 2 dni jadłam sobie ten nowy, kupiony w innym sklepie. I zaczęłam się bardzo, 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 bardzo źle czuć. Naprawdę, no dawno, dawno nie miałam takiego złego samopoczucia. I porównałam sobie skład jednego masła orzechowego i drugiego. I okazało się, że to nowe masło orzechowe miało olej palmowy. Wniosek z tego taki, że olej palmowy mi nie służy. Także masło orzechowe jest zdrowe, ale wybierać to, które jest po prostu najbardziej naturalne. Dokładnie. Aniu, gdzie mogę znaleźć Twoje filmiki z ćwiczeniami? Jest już co nieco na moim fanpage'u na Facebooku. Ale jest na Twój fanpage? Ania Kolasińska, trener personalny, również Ania Kolasińska na Instagramie, tam też trochę jest, a w tym tygodniu będzie dużo takich no, krótkometrażowych filmików. No wrzuć coś o Ani, Bartek. Nie mogę, dostałem zakaz. To będą filmiki plus 18. A siemię lniane dodawać do posiłków? Można. Jak najbardziej. Czy możecie nagrywać cały trening filmików? Mamy w planach. Kurczę. Tak, tylko znowu, to już się pojawiało, tylko mi się wydaje, że jak my nagramy godzinę 15 trening, to będzie strasznie długi, strasznie nudne, no każde powtórzenie. Czy mogłabyś nagrać taki pełnometrażowy trening 30 minut, który można zrobić w domu, coś w stylu Chodakowskiej? Nie mogłabym, bo ja nie jestem panią Chodakowską i totalnie się nie utożsamiam z tym treningiem. Też myślałam, że się nie da jeść 3 posiłków. Cześć Wam. Czy jogurty kokosowe można naturalny bez, można naturalny bez cukru? Można. To Pani lubi się powtarzać, więc jest pytanie. Może nagracie filmik siłowy. Coś tam już jest, więc warto sobie patrzeć po prostu na tych naszych stronach, ale na pewno będzie dużo więcej. Po prostu próbujemy to bardziej usystematyzować teraz. Spóźniłam się, robiłam golonkę. Smacznego. Co z chromem w tabletkach? Niewielkie daje efekty. Czy można przejść do postu przerwanego od razu po obrzask? Lepiej nie. Stopniowo trzeba tutaj odejść. Może być ciężko, szczerze mówiąc. Lepiej sobie zacząć od takiego 12 na 12, 14 na 10. Stopniowo. No, dokładnie. Aniu, jakie białko używasz? My w ogóle białka praktycznie nie używamy, szczerze powiedziawszy. Ja w ogóle białko to używam takie raczej... Szczerze powiedziawszy, białko używam tylko i wyłącznie ze względów smakowych i że ono po prostu jest relatywnie słodkie, więc jeżeli robię coś, co chcę trochę sobie osłodzić, sobie używam białka i teraz chyba mamy gold standard. Czy od razu po obrzeżu... A, to już było. Jak wygląda post przerywany, to też u mnie na YouTubie możesz wpisać intermittent fasting, post przerywany, Bartek Szemraj. Dobra, ostatnia minutka, jeżeli nie będzie więcej pytań, to... Dokładnie. Także piszcie wszystkie pytania jeszcze, jakie do nas macie, my postaramy się szybko na nie odpowiedzieć. Czy jogurty naturalne można? Nie. Znaczy, nie można. Polecamy. Można, ale jak chcesz chudnąć, to nie polecamy, dokładnie. Najlepiej zróbcie apkę na Androida z ćwiczeniami, to jeszcze tacy bogaci nie jesteśmy. Taka apka jeszcze trochę kosztuje za dużo na ten moment, więc jeszcze musisz się trochę się wstrzymać. Około 10-20 lat, żartuję, może będzie szybciej. Lubię Was oglądać, jesteście super, Boże, dziękuję bardzo. No, jeszcze ostatnie jakieś tam pytania, jak macie, jak nie macie to. Chodziło mi o formę, tylko treningu, Aniu, nie porównujecie absolutnie do Pani Chodakowskiej. A ja nic do Pani Chodakowskiej nie mam, tylko to totalnie po prostu nie jest trening, który ja bym promowała. Chodzi o trening w domu, tak? Tak, no może no, coś takiego nagrać. No coś takiego nagrać, no ale myślę, że my się bardziej skłaniamy, nie wiem czy mogę o tym mówić, żeby po prostu nagrać takie coś już w bardziej profesjonalnych warunkach. Tak. Mhm. Więc jakby taki trening, który będzie można sobie odtworzyć faktycznie w domu. Będzie, w domu, jak najbardziej będzie tak. Ale nie jesteśmy w stanie na chwilę obecną powiedzieć, kiedy to będzie dokładnie. Pieseczki, właśnie chciałam powiedzieć, że to jest pierwszy live. W którym cały czas przespali po prostu. Chyba po prostu mają jakiś ciężki dzień. Kawa na czczo, tak, jak najbardziej super jest. Dokładnie. Tylko Wam ufam, jakie są najlepsze ćwiczenia na ramiona. Ja coś tam miałam ostatnio na górne partie treningu. Dokładnie, także wejście do Ani na profil Ania Kolasińska, trener personalny, tam jest trening na górne partie, między innymi na ramiona. Ja dodam, że to są pompki i podciąganie i ewentualnie różnego rodzaju wariacje tych ćwiczeń. Chodzi mi o to, żeby włączyć i robić 30 minut trening. Dokładnie taki będzie.
Postaram się, aczkolwiek... Jeszcze daty nie mówimy, nie możemy wiedzieć kiedy, ale tak, jest dużych, no jest najbliższych planach. 30 minut treningu to trochę tak mało, ale no coś tam wymyślimy. Damy radę, dokładnie tak. No dobra, jak macie więcej pytań, to dalej je piszcie, my postaramy się na nie jak najszybciej odpowiedzieć. Jeżeli ktoś jest zainteresowany współpracą, widzimy, że takie komentarze są, to zapraszam na strefaprzemian.pl i jeszcze obowiązuje ta cena 39 zł za miesiąc przy współpracy na rok i tam jest i dieta, i treningi, i kontakt codzienny, także wszystko, co możemy dać w teorii jako trenerzy i ta motywacja słynna. Poczekaj, ja ostatnio słyszałam od jednego z trenerów, że kawa nacho spowalnia metabolizm. Ja nie powiem, co mu spowolniło. Żartuję, to już jest późno, to mogę powiedzieć. Zmień trenera. Bart, jaki ma zegarek, biały taki. Czas na letni zadziałał, buziaczki, może kawę nacho pić sobie po śniadaniu. A co z siłowniami w plenerze? No jak tylko się zrobi wystarczająco ciepło, to dlaczego nie? No może aczkolwiek ten sprzęt tam, no powiedzmy tak bardziej rekreacyjnie to traktować. Dokładnie tak. Zmiana czasu, dlatego psy śpią. No widzisz, problem rozwiązany. No dokładnie. Dobra. Dobra, kończymy. Miłego wieczoru, super, miłej dokładnie. Niedzieli. No. I ciężko pracujemy od kolejnego dobrze, tygodnia. Dobrze, że to nie twój trener, bardzo dobrze. Dokładnie. Jeszcze raz dziękujemy, że byliście i do zobaczenia w kolejnym live i do kolejnych filmikach. Hej!